Po 28 latach w końcu kupiłam, słuchajcie, do moich plakatów ramki. Kupiłam je w Jusku, były na promce. Te 30 na 40 kosztują, czekajcie, chyba 15 zł, a 50 na 70 25, więc bardzo dobra cena. Są białe takie i są też z czarną obramówką. No, także zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu te obrazy zawisną u nas na ścianie. Kupiłam sobie też taki dywanik. W ogóle sobie obczajcie w Jusku, w Gisku, jak ktoś tam wymawia. Fajne są teraz w ogóle promocje. Na przykład miałam 15% jeszcze na wszystko, jak zakupię taką torbę dużą za 4 zetka, także się mega opłacało, bo widzicie, że trochę tego musiałam nakupić, bo... Jeszcze jedna sprawa, jeżeli jest niedziela i oglądacie ten vlog w niedzielę, to macie szczęście, ponieważ to jest ostatnia chwila do końca niedzieli. Serum jest jeszcze w starej cenie, od poniedziałku wchodzimy z nową ceną, także jeżeli chcecie troszeczkę zaoszczędzić, to jak najbardziej Wam polecam. Ja tu Wam gdzieś będę pokazywać może jakieś nowe metamorfozy, zdjęcia po zastosowaniu serum, jak pięknie zakola zarosły, jak pięknie prześwity się zmniejszyły i włosy zaczęły po prostu rosnąć w miejscach, w których do tej pory ich było na przykład bardzo mało. Także kochani, ja Wam w ogóle bardzo dziękuję za to, że piszecie komentarze, że chwalicie ten produkt, że Wam się sprawdza, że wysyłacie swoje zdjęcia. To jest dla mnie, słuchajcie, bardzo ważne, ponieważ no, mówiąc nieskromnie, ja wiem, że ten produkt jest zajebisty i nie ma takiego drugiego produktu w Europie. Wiem, że działa, bo no, sprawdziliśmy to na sobie i widzę to po Waszych opiniach i Waszych zdjęciach. I dla mnie taki komentarz i czytam zdjęcie, to jest na wagę, słuchajcie, złota, bo ja na tym bazuję. To sprawia, że ja też jestem dla Was wiarygodna, że ja Wam nie pokazuję pięknych, wyretuszowanych zdjęć, tylko po prostu zdjęcia prawdziwych osób, które to serum używa i które są zadowolone. Zresztą rozmawiam, nieraz do Was dzwonię, jak ktoś na przykład ma większą ilość zamówień, to po prostu dzwoni, pytam się jak, co, czy jest zadowolony, więc naprawdę jestem z Wami cały czas w kontakcie. Także cieszę się, że ten produkt skradł Wasze serca i po drugie, no wiadomo, że jestem małą, początkującą firmą, więc dla mnie to wsparcie jest bardzo duże. Po drugie, żeby wyjść dalej do osób, które są spoza właśnie YouTube'a, na przykład z tym serum, no to takie komentarze dają mi taką, wiecie, jakąś dużą przestrzeń do manewru, do tego, żeby kogoś naprawdę przekonać, że nie trzeba być Douglasem albo Sephorą, żeby mieć naprawdę super zarobek. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję. No i co? No i zachęcam, żebyście spróbowali. Myślę, że jak raz spróbujecie, to no to już pokochacie ten produkt po prostu, bo on działa na wielu, wielu poziomach. Nie tylko powoduje, że włosy gęstnieją, ale też szybciej rosną. Włosy są bardziej lśniące, są takie bardziej właśnie zdrowe. Ludzie piętki zostawiają, przecież to jest niedorzeczne. Najlepsza część chleba, piętka, żeby to tak zostawić samotnie. W roku jeden. Widzicie tego kalafiora? No jest po prostu przepyszny, naprawdę. Już go dawno nie widziałam w ogóle w żadnym sklepie. Tak mnie głowa boli, powiem Wam, od 3 w nocy dzisiaj męczę się z bólem głowy. Dajcie znać, jeżeli też męczą Was migreny, i dajcie znać, jak sobie radzicie z migrenami. Już kiedyś Was o to też pytałam chyba nawet. No ja ogólnie dużo staram się pić wody i tabletki, które biorę, to jest Excedrin Mite. Zazwyczaj mi pomagają, w zasadzie zawsze. Dzisiaj piszę raz, cały czas czuję takie ćmienie. No a mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Tak, jeszcze się dzisiaj widzę z moją przyjaciółką, więc chciałabym po prostu dojść do siebie. I muszę się spakować, bo jadę, kochani, w samotną podróż do sanatorium, tak? No i tak, jadę zrobić porządek z tymi obrzękami, które mam. Mam nadzieję, jutro jest sobota, mam konsultację o 14 właśnie z lekarzem. Mam nadzieję, że zakwalifikuję się do takiej diety warzywno-owocowej, czy tam płynnej, bo chciałabym też po prostu oczyścić organizm. Tak, mam nadzieję, że jakby nie będzie żadnych, znaczy myślę, że na pewno nie będzie żadnych przeciwwskazań. No i co? No i trzeba się spakować. Mam takie mieszane uczucia, powiem Wam szczerze, że ogólnie zawsze się cieszę na wyjazd, ale teraz jadę sama. A ja tak, jeżeli chodzi o samotne wyjazdy, niekoniecznie. Po drugie, no nie wiem, czego się tam spodziewać. Znaczy, spodziewam się tego, co można się spodziewać po sanatorium, czyli wydaje mi się, że będzie dużo takich starszych osób. Znaczy, oczywiście nie mam nic przeciwko, no ale ogólnie, no wiecie, no nie wiem, jakoś takie mam mieszane uczucia. No,
ma, jest ogólnie taki napięty plan, dużo ćwiczeń, jakichś tam zabiegów. W plan też są jakieś tam, że tak powiem, montowane, znaczy w sensie nie trzeba na to chodzić, ale jest tam msza ranna, msza popołudniowa, bo to jest koło Kalwarii Zebrzydowskiej, także no ciekawie, to będzie bardzo, słuchajcie, ciekawe doświadczenie na pewno. Myślę, że coś Wam będę nagrywać z tamtego miejsca. No, także okej, okay, idę się pakować, nie, muszę po prostu zwlec swoje dupsko. Dobrze, nie wiem, czy to działa psychika, ale przepraszam, że tak jest, ale tak sobie myślę, że jakbym jutro jednak się zakwalifikowała na tą dietę płynną, to muszę sobie dzisiaj pożreć. No i tak cały czas jestem głodna i cały czas myślę, dobra, jeszcze zjem cukierka. No dobra, to jeszcze to zjem, jeszcze zjem tamto, no bo już niedługo nie będę sobie tak mogła pojeść, także jakieś mam takie większe wpierdalańsko niż zwykle. Tak zawsze miałam, wiecie, przed czym? Przed dietą, bo wiecie, zawsze się dieta zaczyna od poniedziałku, to jest oczywiste. No i w niedzielę pamiętam, że zawsze po prostu jadłam na zapas, aż mi było, wiecie, czasami niedobrze, no bo jutro dieta, no to muszę się nażyć, więc teraz mam podobnie, więc stwierdziłam, że nie będę sobie żałować. To jest takie dobre. To jest bardzo dobre. Dziękujemy, kochani, do sanatorium. Co by tutaj wziąć? Jakąś kieckę balową? Wiadomo, będą dancingi. No właśnie. Miłość, miłość, sanatorium. Bere, bere, bere. No, także dresiczki muszą być, słuchajcie, ale może jakaś kiecuchna też, bo to nie wiadomo. Nie wiadomo. Trzecia bluza. Trzy pary też mi chyba wystarczą, chociaż nie wiem. I kwiatuszki, przebiśniegi zaczynają rosnąć. A ja myślałam, że murale są piękne w Meksyku, ale wydaje mi się, że w Polsce są całkiem też, nie uważacie? Patrzcie, jak mają fajnie kartkę, nic nie widać. No ale z Ukrainy mam kartkę, dziękuję Polsko. No ale nic się nie nagrało, kurczę, ale miły akcent, miły. Dziękuję Polsko, bardzo miłe. Ale słoneczko dzisiaj piękne, słuchajcie, po prostu, no, aż chce się żyć. Trzeba łapać witaminkę D, napawać się tym słońcem. Zaraz humor jest lepszy. Krzaki wyszły. Taka ciekawostka, w ogóle jesteście ze Śląska tutaj, to teraz można kupić w przedsprzedaży bilety do Legendy. To jest nowe serio miasteczko tutaj na Śląsku. I to jest taki bilet, który upoważnia do nielimitowanej ilości wejść. Chyba 119 zł kosztuje ulgowy, a 129 dla dorosłych. Natomiast w sezonie za 120 chyba 9 zł czy 125 jest bilet jednorazowy. A tutaj na tym bilecie, jak teraz kupicie, możecie korzystać. Tutaj jest jeszcze, no poczytajcie sobie, jeżeli jesteście ze Śląska, to myślę, jeszcze macie dzieci na przykład, no to myślę, że no jest bardzo fajna opcja, prawda? Nawet weekend czasami skorzystać, nawet 3-4 razy pójść, to już jest w ogóle super, się to będzie opłacało. No ale wiaterek jest taki, powiem Wam, troszkę chłodnawy. Wiaterek chłodnawy, natomiast ogólnie słońce fajnie grzeje. O Jezu, żeby już taka pogoda została. Ludzi pełno, jak to w parku w Chorzowie. Dalej niespakowane moje rzeczy leżą. No a tak Wam się pożalę troszeczkę. Czekajcie, bo nie widać, ale jak na przykład noga mi mega spuchnie, to wiecie co, to mi się skóra po prostu jakby, nie wiem, tak rozszerzała, jakby miała zaraz pęknąć i cała mnie tak piecze. No i właśnie teraz znowu mi noga spuchła i tutaj jest jakieś takie newralgiczne miejsce, jak puchnie, że normalnie tak mi się ta skóra po prostu rozciąga, jakby miała zaraz, wiecie, rozerwać się i to jest taki cholerny ból. Tak Wam się troszkę pożalę, żeby nie było, że że tylko no, instagramerki płaczą za tym, że nie ma Liptona i wycofali McDonalda, to mają też większe problemy. Śmieję się, wiecie, do czego ja pieję. Oczywiście do rosyjskich instagramerek. O, jeszcze jakoś nie wiem, po prostu coś nie czuję się za dobrze. No, także mają też inne problemy. Czy nie wiem, ja mam inne problemy. Może inne instagramerki mają problem, bo właśnie, bo wycofali, nie wiem, ich markę odzieżową albo nie mogą znaleźć swojego ulubionego kosmetyku w drogerii. No, nie wiem, ja mam jakieś, nie wiem, mi się, powiem Wam szczerze, wydaje czasami, że
że w życiu nie może być za dobrze, że po prostu w życiu są te momenty fajne i co chwilę coś się musi za przeproszeniem, no nie będę to przeklinać, za przeproszeniem spieprzyć i cały czas coś, no właśnie jak wiecie, jak nie ta pandemia, która nas po prostu dowaliła, dobiła, zniszczyła i poróżniła przede wszystkim, bo to wiecie jak było, jedni byli za szczepionkami, inni przeciwko, jedni z drugimi się ogólnie kłócili, wyzywali po prostu, plus te restrykcje, plus te siedzenie w domu też i osób dorosłych, którzy przyszli na zdalne i też tych biednych dzieci. Potem no, sytuacja na granicy białoruskiej, no to wiadomo, że też wywoływała na przykład we mnie też jakiś taki strach i lęk. No teraz mamy wojnę i po prostu cały czas, słuchajcie, coś się kurczę dzieje i tak mi się wydaje, jakby w tym życiu, wiecie, nie mogło być normalnie, że tak masz chwilę takiego szczęścia, łapiesz, a za chwilę przychodzisz i to się nie udaje i tamto się nie udaje i na przykład, no to już też Wam nie opowiadałam, ale na przykład to miejsce, gdzie taka byłam nakręcona w Gliwicach, żeby wynająć, no niestety się nie udało, pan mi po prostu zlał totalnie. No i siedzimy dalej tam, gdzie siedzieliśmy, w tej siedzibie. Teraz wiecie, robić jakieś manewry, przemieszczać się w czasie wojny, to byłoby chyba największą głupotą. Czekajcie, może sobie wstanę, bo tak... No byłoby chyba największą głupotą, gdybyśmy teraz po prostu gdzieś tam, bo poza tym, że trzeba się przenieść, to trzeba jeszcze wyremontować zazwyczaj te miejsce, bo to nigdy się nie wchodzi na takiego, wiecie, na maksa gotowca. No i tak bez sensu teraz wkładać pieniądze, no nie wiem, bo ja nie wiem. Z drugiej strony człowiek chce żyć normalnie, funkcjonować, no bo przecież co ma zrobić teraz? Nie chodzić do pracy, nie wyjechać nigdzie na weekend, nie wyjść ze znajomymi, po prostu no absolutnie tylko żyć tym, co się tam dzieje i tak dalej. Wiadomo, no każdy pomaga jak może, ale tak mi się wydaje, że normalnie też trzeba żyć, a z drugiej strony ja na przykład się boję teraz jakichś tam wielkich manewrów życiowych podejmować, no i taki jest człowiek udupiony, naprawdę, a z drugiej strony sobie myślę, Boże, przecież nie narzekaj, kobieto, naprawdę, ci ludzie tam mają nieszczęście, to jest w ogóle dramat, a ty narzekasz, bo nie wiesz, co masz zrobić, na razie masz spokój i wszystko, na razie wszystko jest dobrze. No i tak właśnie, powiem Wam szczerze, że... Ale generalnie jakby mam takie poczucie, że no nie może być w życiu cały czas dobrze, nie może być, człowiek nie może być cały czas na takim, wiecie, flow, zawsze zadowolony, uśmiechnięty, że co chwilę coś tam musi się spieprzyć. Jak nie w życiu osobistym, to wiecie, to w życiu jakby zawodowym, to ogólnie na świecie, no... Żyćko, słuchajcie. No ja w ogóle miałam jechać dzisiaj do sanatorium. Tak, dziś miałam jechać, ale jadę jutro. No, tak jakoś się poukładało, także jeszcze nie jestem do końca spakowana. O Jezu, ale mnie to piecze, ja pierniczę. Ale jest płoski. Zima, przyzimował, pominasz drewnem. Patrzcie, motylek. Dawid go przyniósł dzisiaj z dworu, był taki, że tak powiem, nieprzytomny. A teraz... Cieplutko i ożył, tylko nie wiem, czy to jest mądre, trzymać motyla w domu. Patrz, jak się używa przy tej lampie ten motyl.